Witajcie, tu Jarek Ogarek, 1986, rolniczy głos w waszych domach. Tak, dokładnie, jakie ma uszy, jak nasłuchuje. O, tu jeszcze coś tego. No, ciele ładne, nie? Powiem wam. Taczka stoi osygnowana, zastawia, żeby nie uciekło. No dobra, ale zmieniamy temat. 16 tysięcy subskrypcji walnęło. Ja wiem, że tam różne piosenki każdy by chciał, żebym nagrywał, nie? Teraz wiadomo, ruszają wszyscy ciągnikami w pola, to będzie czas, żeby łapać różne ciągniki i myśleć, co by tu nagrać. Ale tak, byłem na strychu i znalazłem taki stary akordeon ze Związku Radzieckiego. No wtedy to zamysł był taki słuszny, żeby wiadomo, żeby dzieci zachęcić do grania na takich tych różnych wynalazkach, harmoniach, akordeonach, i zamysł bardzo słuszny. No one wszystkie, akurat te egzemplarze, to one nawet chyba jak z fabryki były prosto, to one nie były za udane, ale one były po to właśnie, żeby zachęcić dzieciaka do grania, i zamysł był bardzo dobry i powiem wam, że ten... No. Akordeon przeleżał około 20 lat na tym strychu i był złożony miech, i dlatego tutaj jest ten młotek. Akordeon jest podwieszony w samochodzie do tego, bo ten młotek jest po to, żeby trochę go rozciągnąć, nie? No ale co będę za dużo mówił? Ruski mały akordeon, a ja zagram amerykański przebój. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest. No i dobrze może, że się sznurek urwał, bo już Bon Jovi i by tego mógł nie przeżyć, jakby to zobaczył dalej w moim wykonaniu. A tak na poważnie, to teraz właśnie urwany sznurek jest dobrym tym, żeby przejść do następnego czegoś, co wam chciałem pokazać, a więc huśtawki, którą sobie sam zrobiłem. No oczywiście nie poraża to też jakością wykonania z tego, no z drewna, nie? Ale z czego jest ten? Kurde, sznurek jest linką. No wiadomo, linką do drzewa, nie? Na przykład można taką linkę wykorzystać. A jak i w ogóle, czego to tak zrobiłem? Zaczęła się wierzba przechylać na łące, nie? I tak się już przechyliła, że chyli się ku upadkowi. Obczajcie, to mówię akurat w sam raz na huśtawkę. No oczywiście, wiadomo, grozi zawaleniem, ale póki co to się tym na razie nie przejmuje. Akurat cieniuje na łąkę, to trochę jej w tym pomogę, jak tak będzie huśtawka. Tylko no trzeba... No nikogo nie puszczać, jak już się ja chcę potegować, to już niech ja się bujam, nie? Kurde. Nikogo nie wołam tam, niech nikt nie przychodzi, nie musi. Wiadomo, że to grozi zawaleniem, to behapowiec by jakby to zobaczył, to by nie był zachwycony, no ale nie musi patrzeć, nie? Chcę i się bujam, co mi kto zrobi. Tu zobaczcie, jak fajnie całe drzewo chodzi. No ja, słuchajcie, wiem, że tam różne rzeczy tam piszecie w komentarzach, co tam, żebym ponagrywał, i spróbuję tam różne, no, ponagrywać te różne rzeczy, tylko no wiadomo, to wszystko czasu potrzeba, nie tylko żyję tymi nagraniami, nie? Życie się toczy też normalnie. Także no, dzięki, że jest na stylu, tam mówcie o mnie, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, niech padają te suby, i pożegnam się z wami Władimircem. Także trzymajcie się i na razie, i cześć, do zobaczenia. Marek, dam trochę szybciej, dobra? W prawo do siebie.